Beta Wtorek, odcinek 36. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, tak się składa, że właśnie świętuję to, że mi trójka z przodu stuknęła, czyli moje 30 urodziny. I tak sobie pomyślałam, że w sumie nie było żadnego alkoholowego filmu do tej pory na kanale, więc jest to dobry moment o tym, na to, żeby porozmawiać, czy można pić alkohol na ketozie i jeżeli można, to jakie to są te keto drinki. Zapraszam. Żeby nie było, że tylko o alkoholu mówię Wam w moje urodziny, to ja właśnie tak spędziłam 30. Mój kochany mąż zrobił mi prezent, wziął mnie w Alpy. Tu sobie śmigam ja, ale zobaczcie, co potrafi Mateusz. Oczywiście to, czy możesz pić alkohol na keto, zależy od tego, jak długo jesteś w ketozie, bo jeżeli jesteś podczas procesu adaptacji, to raczej nie skończy się to dobrze. No i jeżeli zależy Ci na utrzymaniu jakiejś ketozy klinicznej, masz jakieś jednostki chorobowe, no to w ogóle już tutaj temat alkoholu jest poza dyskusją i raczej po niego nie sięgamy. Natomiast oczywiście wszystko jest dla ludzi, ważna jest ilość i trzeba pamiętać, żeby to robić z umiarem. Natomiast jak zdarza się właśnie jakieś święto czy jakaś okazja, to po jakie alkohole najlepiej sięgnąć? Są alkohole, które nie mają węglowodanów, bo to głównie węglowodany rozwalają system. I są to nasza polska wódka, tequila, gin, rum, whisky. To chyba głównie te 5 alkoholi, które węglowodanów nie mają, więc jeżeli pijecie na przykład... Ja nie jestem dobra w ogóle w drinkach, bo bardzo, bardzo długo nie piłam, bo jako najpierw byłam w jednej ciąży, potem karmiłam, potem w drugiej ciąży i karmiłam, to już się odzwyczaiłam od alkoholu, zresztą nigdy jakoś go dużo nie piłam, ale jest coś tam on the rocks, chyba whisky czy coś takiego, więc jeżeli na przykład pijecie tylko taki mocny alkohol z lodem, czy jak to na prawdziwym polskim weselu przystało, pijecie wódkę i ją po prostu popijacie i pijecie czystą, no to raczej nie powinno być problemu. To, o czym należy pamiętać, to to, że na ketozie jesteśmy zdecydowanie bardziej ekonomiczni. I jeżeli na przykład 3 drinki dla Ciebie, czy nie wiem, 3 szoty, to do tej pory było luz, to prawdopodobnie teraz musisz to zmniejszyć do 1. I przyjmuje się, że taka bezpieczna porcja alkoholu, żeby nas nie wywaliło i żebyśmy się nie czuli źle następnego dnia na ketozie, to jest właśnie około 1 drink. I teraz tak, jeżeli mamy te mocne alkohole, to z czym możemy je mieszać, jeżeli nie chcemy pić samych? W ogóle polecam wypróbować wodę z cytryną albo z limonką, bo też smaki na keto nam się zmieniają, więc być może, że na przykład taka wódka z taki drink, wódka, woda i limonka całkiem Ci posmakuje. Natomiast są też takie rzeczy, które możemy dodawać do drinków, które nie zawierają cukru, ale zawierają sztuczne słodziki, czyli na przykład Cola Zero. Ma aspartam w sobie między innymi, nie powinna Cię wywalić z ketozy. Czy aspartam jest zdrowy? No nie jest. Więc, ale wiadomo, jeżeli to jest drink raz na czas, no to lepiej sięgnąć po Colę Zero niż pewnie po kolę zwykłą, która ma cukier. Wiem, że jeszcze jest chyba teraz Schweppes Zero i w ogóle coraz więcej jest Zero. Natomiast uważajcie, no bo to jest po prostu chemia, którą pijemy, no ale coś za coś. Albo wywala nas z ketozy, albo trochę chemii się napijemy, ale w zwykłej coli też tej chemii jest masa, więc myślę, że to nie ma aż tak dużego znaczenia. Poza tym, czy są jeszcze jakieś inne alkohole? Mówi się często o wytrawnym winie czerwonym, natomiast o czerwonym to chyba dlatego, że ono po prostu ma więcej polifenoli, więc teoretycznie jest zdrowsze, ale biały jest tak samo, ma bardzo podobną ilość węglowodanów, a czasem nawet niższą. Średnio lampka wina ma około 3-4 gram węglowodanów, więc jak widzicie wcale nie tak dużo i można po takie wino sobie sięgnąć, tylko znowu, dla mnie lampka w tym momencie to jest wystarczająco i zupełnie tak jakbym dawniej wypiła 3. Także pamiętajmy o tym i po prostu nie rozpędźmy się za pierwszym razem na keto, jak jeszcze nie wiemy, jak nasz organizm zareaguje. No i jeszcze nam zostało piwo. Z piwem ogólnie jest problem, bo piwo, przeciętnie jedno piwo ma około 13 gram węglowodanów, albo nawet więcej. No to jeżeli ktoś dąży do, nie wiem, 20-30 gram, no to to jest całkiem sporo jak na jeden posiłek. No i przede wszystkim piwo też ma zboża. Więc to są rzeczy, których na ketozie po prostu nie spożywamy. Natomiast słyszałam, że są niskowęglowodanowe piwa,
No i ewentualnie po takie możecie sięgać, ale ja Wam tutaj nie pomogę, bo ja w ogóle nie toleruję mój organizm glutenu, więc ja i tak piwa pić nie mogę, nie piję, nie jestem nim zainteresowana w żadnym stopniu. Czyli mocne, czyste alkohole, ok, jeżeli je mieszamy z wodą, czy właśnie z czymś, co ma zero cukru, to nas z ketozy nie wywali, pamiętajmy o tym, żeby nie robić tego zbyt często. I winko wytrawne też będzie dobre, w ogóle są badania, które pokazują, że picie, we Francji były te badania robione, no wiadomo dlaczego, Francja wino, że picie do 3 lampek, maks 4 lampek wina w ciągu tygodnia wydłuża nasze życie ze względu na polifenole i te wszystkie właściwości, które też są korzystne dla zdrowia w winie. Natomiast jak już powiemy powyżej 5, to już badania pokazywały, że to nam życie skraca. Więc jak widzicie, wszystko z umiarem, ale na ketozie też te smaki się zmieniają i też dużo osób mi tak mówi, że apetyt na alkohol się zmienia bądź w ogóle znika. Także myślę, że tutaj trzeba po prostu to dopasowywać do siebie indywidualnie. I to jeszcze, o czym warto pamiętać, to jeżeli na przykład nastawiacie się na to, że będziecie swoją 30-tkę wieczorem kieliszkiem wina uczcicie, to raczej dobrze by było nie całego tego limitu naszego węglowodanowego wcześniej nie zużyć, więc raczej właśnie sięgnąć, zjeść coś wysokotłuszczowego, wysokobiałkowego, znaczy tak pomieszanie tych dwóch, białka i tłuszczu, takie posiłki mocno ketogeniczne, żeby po prostu te węglowodany już były w tym alkoholu i niekoniecznie w czymś więcej, jeżeli zależy nam na tym, żeby następnego dnia rano być w stanie ketozy. I to po prostu sprawdzamy. Swoją tolerancję alkoholu, tak samo jak tolerancję węglowodanów, możesz sprawdzić, mierząc sobie następnego dnia ciała ketonowe we krwi, mierząc sobie glukozę we krwi. Tutaj przypominam, że ciała ketonowe powinny być w okolicach 1 przynajmniej, no 0,5 powyżej to już jest nieźle. Natomiast glukoza zazwyczaj poniżej 80. No i kolejna rzecz, jak się czujesz, jakie jest Twoje samopoczucie. To są myślę takie dwa najważniejsze wyznaczniki, nawet to samopoczucie jest ważniejsze. Natomiast jeżeli wywali nas ketozy i jeżeli się opijemy, no czego nie polecam ogólnie, to wiecie, ale po prostu się tak zdarzy, no to możecie wtedy sięgnąć po mój filmik, jak wrócić do keto po wywaleniu, czy na przykład carb loading, bo to też ładowanie węglowodanów to będzie jakby podobny skutek dla organizmu, jak po prostu wypicie większej ilości alkoholu i po prostu potem nie świrujemy, tylko wracamy na spokojnie do keto. No, także tyle w temacie. Mam nadzieję, że tutaj temat alkoholi już mamy obcykany, ogarnięty i nie będziemy zbyt często do niego wracać. A ja lecę świętować. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie za tydzień. Cześć!